To mówicie, że ostatni boss. O co tu chodzi? Okej, o co tu chodzi teraz? Okej, muszę to chyba wszystko rozwalić tak, żeby właśnie mi się udało. Rozumiem. Z jakimś tam pomyślunkiem mam to rozwalać chyba. Okej. Spróbujmy z pomyślunkiem. No chyba najpierw te będą najtrudniej do rozwalenia. Są za blisko siebie, nie? Kurwa, zjadło mnie, no. Przynajmniej sobie mogę spaść, kurde. Jak będę chciał. Tu będziemy dużo próbować. Dobra, zrobimy tak. Cyk. Musi być gdzie uciec cały czas. Kurwa, nie trafiłem chyba. Druskwinienia. Dobra, zrobimy tak. Raz, dwa blisko siebie i jeden spierdalamy. Raz, dwa i 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 spierdalamy. No. Kurwa, zginąłem. Ja tam akurat laser był. Ale to już jest patent, dobra. Raz, dwa i spierdalam. Raz, dwa i spierdalam. Raz, dwa i spierdalam. Raz, dwa i spierdalam.
No ale to już... Czy nawet nie wiedziałem, co o tym chodzi, no co wy kurwa. Okej. No tak się... Co ja mam kurwa, no co ja jestem, ja z tą wicem do chuja. Teraz znowu się musisz z tym pierdolić, żeby... wie co zrobić, bo... Chyba jak będą lecieć, to już. Muszę złapać kurwa. A to wygląda. Aha. Wszyscy mogli darować ten etap skurwiały, jak ja tak łatwo ginę tam. Zaszalałem. Nie wiem, ja po prostu czasami widzę niektóre rzeczy bez sensu w grze. Nie wiem, może się mylę. Ale może też chodzi o to, że ja po prostu chcę skończyć, jestem taki kurwa. Że widzę, że już jest koniec prawie, no to już chcę skończyć, a najczęściej na koniec jest najtrudniej, ale to jeszcze musi być jakoś sensownie trudno.
Tak jakby... Wiecie, no nie chcę się wymandrzeć czy coś, ale... Czy to polega na moim skillu teraz? Nie wiem. Może trochę. W ogóle... To może jeszcze tak, ale później... Ja nie wiem, co mam zrobić po prostu. Tylko to jest trudne. Ja od razu widzę w tym niesprawiedliwość i bezsensowne zagranie, nie? No dobra, bo teraz muszę znowu poklikać tutaj z 5 minut, zanim znowu tam wejdę i zauważę, że coś tam innego mnie zabija tym razem. I tak... Okej, okay. Nie mogę po prostu wiedzieć od początku, o co chodzi i nie wiem... Po prostu to musi być trudne takie, że ja muszę się wykazać, ale nie, że ja nie wiem, co się dzieje. Na tej zasadzie. Ja myślę, że mam rację z tym, ale... Możliwe, że też czasami się wymandrzam za bardzo. No i chuj, no bo się teraz trochę będę klikał, chuj wie ile, żeby znowu tam się trafić na ten drugi etap, gdzie nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co mnie zabije, no. No i znowu będę klikał, kurwa, 5 minut tutaj. Aha, tym razem to mnie zabije, no zajebiście. To jest tylko i wyłącznie frustrujące. Teraz się będę tutaj męczył, chuj wie ile czasu. No nie jest to najlepiej zrobione moim zdaniem, ale no mówię. Wiecie, ja mówię, może mam rację, nie? Więc wolę mówić, bo może chuj wie, może mam rację. Lepiej mówić niż nie mówić. Ja myślę, że mam rację, anyway. Tak jak ktoś już mówił też, że tak jak macie Dark Souls i tak dalej, ja nie wiem, bo jeszcze nie grałem, mam zamiar zagrać. Że są takie gry, w których po prostu cieszysz się, że w końcu udało ci się coś zrobić, to jest cała satysfakcja, że ci się udało, nie? Ale to jeszcze pół biedy, jak to jest w miarę jakoś zrobione porządnie, jak to jest takie bzdurne, że to nie jest niesprawiedliwe, no to już jest chuj, nie? Już to robiłem dobrze, ale nie chce mi się po prostu, nie? I dlatego teraz, kurwa, robię to dla jak. No bo nie chce mi się teraz tego wszystkiego przyklikiwać po to, żeby zginąć zaraz. To jest głupie, kurwa, to... To ktoś, kto to wymyślał, on tego nie rozkminił, a albo ktoś obok niego nie rozkminił tego, ej. Ja rozumiem, że pod koniec produkowania czegoś już pewnie też się nie chce czy coś, albo... Chciałbyś już też coś skończyć, tworzyć pewnie i się robi pewnie błędy, a moim zdaniem to jest błędnie zrobione, sensownie, głupio. Mówię, to jeszcze klikanie to jest chuj, chodzi o to, że ja tam wpadnę i znowu zginę tym i nie wiem od czego, no. Okej, czyli takie ma być wkurwiające uczenie się tego bossa, że... Masz się tak upierdliwie go uczyć, tak, że ginąc... Klikasz, giniesz. Klikasz, giniesz. I aha, tak się teraz ginie, okej. Okay. No i tak, aha, to jak mogę zginąć? No już nawet widzicie, że mi to nie idzie, bo mi to wkurwia, nie? Że to jest takie głupie. Już na początku byłem zafascynowany ostatnim bossem, a teraz mnie po prostu wkurwia, bo jest głupi. Co? No i za późno.
I tyle klikania, kurwa, było po to, żebyś raz nie trafił po zabawie, no. Dajcie spokój. Głupie to jest. Tak fajnie zrobione wszystko, kurde, graficzka i tak dalej. Też nikt nie jest idealny. Takie ginięcie co chwilę też nie jest przecież, kurwa, fajne, nie? Fajnie to się ginęło co chwilę w Hotline Miami, bo tam zaraz wracałeś do akcji i rozpierdol robiłeś dalej, nie? I klikam jakieś gówno. I tylko po to, żeby zaraz znowu zginąć na drugim etapie. Nie, to nie jest... Poziom trudności chyba nie chodzi o to w poziomie trudności, żeby była upierdliwa gierka i wkurwiająca, tylko jakieś wyzwanie, żeby dawała. No i co? Brawo. I co teraz? Tam jakiś laser, kurwa, leci. Aha. No i co? Rozpierdoliliście tą grę po prostu tym, nie? Zjebaliście tą grę przez to, nie? Ja już tam strasznie bluzgałem na tym bossie, co tak, kurde, ten laser się obkręcał i trzeba było się tych robocików trzymać. Ale tylko zmieniłem na dobry, kurde, sprzęt do sterowania, czyli na myszkę i klawiaturę, no i przyszedłem za pierwszym razem, ale już tam bluzgałem w chuj, bo tam też jest dużo losowości. Tam też jest tak, że... jakby... zależy, którego robocika ci zestrzelą te działka. Jak ci zestrzelą, to losowo ci zestrzelą, nie? I już się nie masz czego złapać i jesteś gdzieś tam na którymś drugim, trzecim etapie już i chuj. Bo tak wyszło i przegrałeś, bo tak. Co nie? Bo nie masz jak się złapać. Nie masz czego, bo ci zestrzeliło robocika losowo, nie? I cały czas musisz się w powietrzu utrzymywać, żeby nie spaść na laser, tak? Czyli inaczej mówiąc... może ci iść dobrze, ale przegrywasz, bo chuj, bo tak, nie? I tam już bluzgałem strasznie, tylko tego nie pokazałem na pewno w odcinku. No a tutaj też jest to bzdurne. Także dwa i ostatni bossowie w zasadzie psują tą grę, mimo że mają jakiś pomysł na siebie i tak dalej, ale są rzeczy, które są zjebane w tym. W tych bossach na przykład, moim zdaniem. Mocno. No to już zaczynam powoli rozkminiać, co trzeba zrobić, ale kurwa, teraz muszę przeklikać tych pierdolców wszystkich bezsensownie, żeby się tam dostać do tego etapu. Nie, to nie jest fajne. To jest chujowe, wkurwiające to jest. Oj, chuj. Można wyczekać też, nie? Dobrze. Człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. No i do, no i co? No zajebiście, zdążyłem. Kurwa, zagryz. Dobra, zaczynam rozumieć, o co chodzi chyba. Dopiero teraz, nie? Bo mi dopiero gra pozwoliła na to, żebym się dowiedział w końcu. Tu można wyczekać. Tak, o. Teraz. Raz.
dwa i chyba zginę, no. Raz, dwa, szybkie i spierdalasz. I spierdalasz. Kurwa, pośpieszyłem się. No wszystko do rozkminienia jest, no spoko. Ja rozumiem, że tu jest jakiś sens w tym. Nie mówię, że to jest bez sensu, tylko mówię, że to jest chujowo zrobione trochę. Chodzi o to, że tutaj na przykład spoko, można sobie tak klikać. Jasne, nie ma problemu, fajnie. Ale... No chyba, że na początku rozkminili, że ten ostatni boss jest za łatwy i tak ci utrudnili na zasadzie właśnie, że... Zanim ty się dowiesz, co masz zrobić w drugim etapie, to minie godzina, bo ty musisz to kurwa przeklikać jakieś bzdury, nie? Za każdym razem jak zginiesz, na początku nie wiesz dlaczego. Na tej zasadzie. No na pewno dało się to lepiej zrobić, prawda? Ja pierdolę. Już później się wkurwiesz tylko. Nie ma sensu, to jest głupie to jest zrobione. Ja muszę swoją grę zrobić, wtedy będę mówił wam, o co chodzi. Znaczy nie, wtedy to wam nie powiem. Bo jeżeli będzie dobra, to wam nie powiem, no bo zdradzę sekret swój. Ale no... No na pewno wkurwianie się bez sensu, powtarzanie tego samego miliard razy. Nie jest fajne, no. Jeszcze... Zależy w jakiej grze. Bo na przykład w Dark Soulsach. Tam jest dużo rzeczy, które ci każą grać w tą grę. Nie? Wiecie. Zbiera się przedmioty, leveluje się postać, jest jakaś tajemnica, jakaś historia, którą chętnie byś poznał, rozwiązał zagadkę, odkrył nowe rejony. A tu jest chuj, musisz to po prostu kurwa przeklikać. I to jest ta różnica. I zaczynasz w pewnym momencie właśnie już klikać chuj losowo, no. Dobra, no, cyk, cyk. Było zajebiście. Spadłem na lawę. Mówię, w Hotline Miami jest to fajne, że nawet jak giniesz, to ci się też nie przeszkadza, bo muzyka ci nakręca tempo. Giniesz od razu, wracasz i od razu wpierdalasz się tam, kurwa, ze swoim baseballem czy tam z gnatem i już rozpierdalasz skurwieli dalej, nie? A tu chuj, muszę to po prostu przeklikać, żeby dostać się dalej do bossa. No spoko, i chuj. I zginąć pewnie, nie? No bo... Gówno, źle. Nie podoba mi się to, jak oni to zrobili, nie? To nie jest tak jakby poziom trudności nie polega na tym, że ty masz się wkurwiać, nie? To nie jest trudne, to jest wkurwiające po prostu. To nie jest dla mnie trudne, to jest... mi się tego nie chce robić po prostu. O. Po prostu mi się tego nie chce robić teraz, nie już. Żeby tego kurwa ostatniego, żeby tą grę w chuj skończyć, nie? Fajna była naprawdę przez cały czas, praktycznie była fajna. Dwaj ostatni bossowie są zjebani. Wcześniej wszystko co ja psułem to ewentualnie dlatego, że mogłem sobie wziąć myszkę i tego przedostatniego bossa też można było wziąć wcześniej tą myszkę, ale... Tam i tak było dużo niesprawiedliwości i uda ci się przejść, bo miałeś farta, bo ci nie zestrzelili tam kurde tych... robocików przed ryjem akurat, nie? Ale to już jest po prostu irytujące, to jest tak jakby...
chcesz przejść tą grę do końca? A czekaj, tu musisz poklikać, kurwa. I się wkurwiasz już, bo nie możesz dojść do momentu końcowego nawet. No ja pierdolę, nie? Nie dadzą ci, nie dadzą ci. Nie? No i co, no. No i chuj, no Boże, no. Gówno to jest, naprawdę. No ale jak ktoś taką grę umiał zrobić, to kurde... To ja chyba też bym umiał, no nie wierzę. Jak mnie takie coś wkurwia i ja wiem, że to jest złe, no to... Może też powinienem dostać szansę. Już? No i co? No czaję mniej więcej, o co chodzi, ale wystarczy, że teraz tu nie trafisz, już jest też po grze, nie? No. Zajebiście. I teraz musicie się dostać za niego. Bo tam jest taki laser czerwony, gruby leci, tak? I musicie go tu przyjebać. I znowu będą pięści, nie? Okej. Okay. Okej, okay. I co? A teraz w tą stronę. Zginąłem, nie wiem jak. I znowu to. On wystarczająco jest ten boss tam trudny. I znowu jakiś kolejny etap wjechał. Zginąłem tam, bo coś tam. I znowu muszę tu kurwa klikać, to gówno, przez 5 minut. Chujowo. Gówno to jest. Chujowo to jest zrobione. Masz ochotę jebnąć tą grę przez to. Więc to nie jest dobre chyba, nie? To ma być przyjemność. Mam wrażenie jakby... Nie no, przez... Większość gry była fajna, naprawdę, nie? Zajebista wręcz. Bym powiedział. Fajna rozkminka z tą... Z tym skakaniem sobie tutaj. No dojebali czasami. Moment jest... Ma taki moment z dupy mocno ostro. No to jest po prostu kompletna bzdura teraz. Klikanie tego gówna tylko po to, żeby móc zawalczyć z bossem. Znaczy, to ja rozumiem, że to jest boss teraz już, nie? Że to jest ta walka właśnie teraz, nie? To jest chujowe. No, można sobie chociaż stanąć. No. Powiem wam tak, ta gra nie jest aż tak zajebista, żeby chciało się ludziom to przechodzić teraz, nie? Widzieliście pewnie nieraz takie filmiki na... Na przykład... No, gdzieś tam na YouTubie, czy gdziekolwiek w zasadzie. Ile tak naprawdę... Procent graczy przechodzi tam grę, którą kupują, nie? I się okazuje, że nawet najlepsze tytuły, jakieś najbardziej rozpoznawalne tytuły na świecie, ludzie tego nie przechodzą, nie kończą do końca tej gry, nie? Myślicie, że ktoś kurwa będzie się chciał tutaj męczyć? Oprócz mnie, który chce po prostu przejść i mieć to nagrane. Że przyszedłem se. Wątpię, żeby komukolwiek się chciał.
Nie zginąłem. Ja pierdolę. Dobra, chuj, pół biedy, można sobie tu stanąć. Kurwa, ale i tak zginęło. No, ostatnie gówno mi zostało. Szkoda, że muszę tak ponarzekać na tą grę na koniec, bo mi się bardzo podobała ogólnie. Bo się człowiek frustruje, jak musi powtarzać to samo gówno, no. Ja teraz już pewnie dawno bym to przeszedł, tylko jestem wkurwiony, że muszę cały czas to klikać od nowa. Marnuję swój czas. Zabawę bzdurną. No dobra, to co? I to, i pochuj mi to teraz robić znowu. No szczerze, naprawdę, kurwa, z głębi serca, bo mówię, po jakiego chuja ja mam to robić teraz? Znowu. Tam jest wystarczająco ciężko. To jest tak, jakby ci mówili, chcesz przejść tą jebaną grę, no to jeszcze się... Nie ma tak szybko. Tu musisz, o. Gówno jakieś usuwać. Może dlatego, że to nie wygląda... Gdyby ta morda tutaj była, to ty byś czuł, że ty tego bossa atakujesz cały czas, nie? I jakby mówisz, aha, dobra, to ja mu coś robię przynajmniej. A to wygląda tak, jakby to był taki właśnie etap, który cię blokuje, że zanim pójdziesz do bossa, to kurwa musisz najpierw tu się powkurwiać, nie? A u bossa to dopiero będziesz miał przejebane. Poczekaj. Każdym razem jeszcze coś innego wykonywał. To jest na siłę takie przeciąganie, nie? Już ty powiedział, że to było ciężko, że było ciężko. No było ciężko, było wkurwiająco. Tyle. Co tym razem? Ale czemu ja tu zginąłem teraz? Bo nie wiem już. Spadłem teraz kurwa na tego zwierzaka czy co? Bo widziałem, że laser miał u góry teraz, nie? No to w tamtą mańkę mam nie iść chyba. Skoro laser ma u góry. Ale żeby się dowiedzieć, musicie kurwa przeklikać to gówno znowu. I też chuj wiesz, się dowiecie, bo giniesz i nie widzisz, co się dzieje, co się stało, nie?
gra, która wymaga ode mnie cierpliwości, to może być właśnie, nie wiem, Final Fantasy. Coś, co jest wielkie, zajebiste. A nie takie, kurwa, klikadełko. Gdzie ja w ogóle mam w dupie tę fabułę, tutaj nie ma historii nawet żadnej, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja to sobie chcę po prostu przejść. No ale dobra. No teraz takie coś się dzieje. I teraz co? Okej. Okej, dobra. To już wiem, że tam nie trzeba było iść w prawo. No nie mogę się doczekać, aż tą grę skończę, nie? A szkoda, że tak jest, bo powinno być tak, że taka gra zajebista jest, że szkoda, że ją skończyłem. No i zginąłem. Rozumiecie to, po prostu, kurwa, nie? Tu mi już coraz lepiej idzie, chociaż nie wiem, jak ja to robię. Jak mam jeszcze bardziej wyjebane niż wcześniej. Chyba siłą rzeczy. Że jak się coś dużo razy powtarza, to w końcu ci idzie lepiej. Ja nawet nie wiem, jakie mam to pociąć teraz, nie? Bo to, kurwa, to... Ja pierdolę, to wy to musicie zobaczyć tą frustrację przecież. Jak ja tego nie jak ja to potnę, to będzie wyglądało tak, jakby to było zajebiste. To nie jest zajebiste. Powinniście zobaczyć moje wkurwienie, przeżyć to razem ze mną. Jeżeli chcecie, oczywiście, nie? Ale no, jeżeli chcecie zobaczyć tą grę po prostu, no, to ona taka jest właśnie, nie? To jest coś takiego, nie? Czajcie to, nie? Jak ja bym wam powiedział, to byście mi nie uwierzyli. Nie chce mi się już, nie. To jest jedyna rzecz, jaką uzyskałem dzięki tej ostatnim etapom, temu ostatniemu bossowi w zasadzie. Że nienawidzę już tej gry, tak bardzo mi się podobało i już mnie wkurwia, nie chcę już tej gry widzieć. To jest to, co osiągnęliście takim, kurwa, projektowaniem tego, nie? Że wkurwiła mnie ta gra i dziękuję, nie chce mi się. Że chętnie bym to jebnął w zasadzie.
Nic mi się nie. Ale jestem taki, że lubię skończyć to, co zacząłem. No przynajmniej jakąś jebaną gierkę. Miałem kiedyś takie założenie, nie? Kurwa mać. Ja pierdolę. Miałem kiedyś takie założenie, zanim zacząłem nagrywać let's play, że jeżeli będę nagrywał let's play, to będę się starał mówić tylko dobre rzeczy o grze w miarę, nie? Możliwości. Ale to się natychmiast zmieniło. Jak pograłem niektóre z nich. Stwierdziłem, że nie da rady tak zrobić. Nie? No kurwa, Że tego się nie da zrobić. Są takie... Co ja bym teraz mam miłego powiedzieć tutaj? Musiałbym ściemnieć, ale ta gra jest wymagająca, ojej. Wymaga takiego skilla. Jakiego skilla? Zero skilla, kurwa. Losowo klikasz, bo chuj z tym. Pewnie da się jakiś pattern rozkminić na bank. Ale komu się chce rozkminiać pattern w takiej gierce? Patenty. Chcesz to kurwa przejść? Do tej pory to było prościutkie. Padem się dało przejść prawie całą grę. Prawie całą grę. To było przyjemne do tej pory. To było fajne do tej pory. Przyjemne. Teraz to jest tylko męczące i wkurwiające. I nic więcej. Wiem, że ma być trudny ostatni boss, ale... Nie wkurwiający tak strasznie. Będę tylko narzekał, aż nie skończę tego chyba. Szczerze mówiąc, to mam nadzieję, że to skończy już niedługo, bo mi chuj to strzeli. Nie chcę mi się już. Kurwa mać, mnie zabiły te kurwy jebane, no. Co za spierdoleńcy, którzy skminili teraz. Gdzieś tu już powinienem... O! Jeszcze uwaga oczywiście, bo... I teraz... Właśnie mam dotrzeć po prostu tutaj. Cyk. Nie wiem co dalej, nie? Okej. Okej. Okej, znowu nas laser goni, czyżby to był koniec? Dobra, zrobiliśmy to w końcu. No nie, no zostawię to tak jak nagrywałem, nie będę tego ucinał, bo to nie ma sensu. To ostatnie podejście się wydawało prościutkie. Jak chcecie zobaczyć tą grę w pełni okazałości, to musicie zobaczyć... proces, jaki tu właśnie ten... To jak zostało to zrobione, że niepotrzebnie było tak zrobione, że tu musiałeś... się kurwa męczyć, przełazić przez jakieś bzdurę, żeby się dowiedzieć jak się ginie tu, nie? I tak dalej. I co się z tym wiąże. Jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć w
po prostu koniec, jak przejść, bo też się już będzie wkurwiał pewnie tak jak ja, to se przewinie pod sam koniec, tak wiecie, filmu, no i zobaczy tam ostatnie podejście moje, no i tyle. I co, koniec? Kredycy. Nie mogę wyjść. Dobra, przeszliśmy gierka. No, przez praktycznie 90% gry było przyjemnie i sympatycznie. Później już było tak gorzej trochę. Ogólnie grafika, pomysł na właśnie to, jak się, no całą rozgrywkę praktycznie, nie? To mi się bardzo podobało, ta grafika też bardzo mi się podoba, ogólnie jest wszystko ładnie, płynnie, większość etapów była fajnie zrobiona. Końcówka mnie strasznie poirytowała. Nie wiem czemu. Dwaj ostatni bossowie, ten z tym laserem i tymi robocikami dookoła, że ty się musisz utrzymać. Mówię, myszką zrobiłem to za pierwszym razem, może dlatego, że tym padem próbowałem to zrobić, to się też wkurzałem. No ale też jest fakt, że dużo losowości było w tym przedostatnim bossie, że tam, tak jak mówiłem, musisz się cały czas w powietrzu utrzymać i jak ci zestrzeli akurat tego robocika, albo w ciebie czasami ten laser trafiał, nie ten co niszczył wszystko, tylko ten co strzelało, nie? To co strzelało mogło w ciebie trafić, ty nie masz możliwości ogarnąć tego, bo ty musisz patrzeć, w którego robocika się złapać, a tam jeszcze latają te kurde lasery i giniesz po prostu, nie? Ty nie masz praktycznie na to wpływu tam w tym przedostatnim bossie. Jak ci się udało go przejść, to pewnie fartem. Trochę skilla tam zawsze trzeba, ale fartem po prostu nie miałeś pecha, o, nie miałeś pecha. A często jest tak, że masz pecha i chuj, już go prawie zrobiłeś, ale nie, bo tak, bo losowo wyszło, że chuj, że ci się nie uda, nie? To było irytujące mega, ale trochę moja wina w tym jest, bo próbowałem to padem robić. Po to, co tego pada kupiłem, żeby kurwa próbować nim grać w takie gierki, nie? No, to jest, tutaj jest 100 razy łatwiej myszką, ale jak widzieliście, większość gry dało się nawet padem przejść. A ten ostatni boss to był... Ty już taką małą gierkę to chcesz skończyć, nie chcesz kurde się męczyć. Niepotrzebnie to przedłużali. Anyway, cały czas fajna gierka. No jakby zrobili więcej tej gry, to bym chętnie zagrał, nie? Z nadzieją, że tam w niektórych momentach nie spierdolą jakieś rozwiązań. No i tyle. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia w następnym odcinku Indyk na talerzu, w którym gramy gierki niezależne indie, tak zwane indyki. Na razie. Thank you.